Dobry wieczór Państwu. Witam wszystkich na dzisiejszym spotkaniu. Spotkaniu, które poświęcone jest promocji najnowszego tomiku, 13. serii Sudecka poezja i proza, serii, która wydawana jest przez Miejską Bibliotekę Publiczną. A seria w założeniu ma promować twórców lokalnych. Witamy również naszych poetów, którzy byli wydawani w tej serii, bo mówiłam, że promujemy twórców lokalnych. Udało nam się namówić do tej serii Urszulę Kowalewską, poetkę z Dzierżoniowa, Zdzisława Maciejskiego, poetę z Pierzyc. Witamy również bardzo serdecznie. Jest wśród nas pan Stanisław Wojnar, który niedługo, jeszcze w tym roku, będzie również u nas zagościł w naszej serii Sudecka poezja i proza. Witam bardzo serdecznie przyjaciół, znajomych i rodziny pani Marii Grabowskiej. Chciałam tutaj nadmienić, że tak jak mówiłam, promujemy twórców lokalnych. Udało nam się namówić poetów Dzierżoniowa, Spieszyc, a tym razem ku naszemu wielkiemu zadowoleniu mamy Bielawiankę. Maria Grabowska, cieszymy się bardzo. Pisze wiersze od najmłodszych lat. Utwory, takie pojedyncze utwory były publikowane w prasie lokalnej, również w takich zbiorowych publikacjach naszej serii Sudecka poezja i proza, które dotyczyły konkursu literackiego organizowanego przez redakcję rocznika Biblioteka Bielawiana, a ten tomik to jest pierwsza publikacja, która zawiera szeroką twórczość pani Marii Grabowskiej. Sudecka poezja i proza, tom 13, Kalejdoskop barw, autorka Maria Grabowska, prowadzenie Jolanta Maniecka. Zapraszam. Proszę powiedzieć, skąd wziął się tytuł całego zbioru, Kalejdoskop barw? Życie zmienia się jak w kalejdoskopie. Dlatego ten tytuł tak bardzo spodobał mi się. Ponieważ, no zresztą nie uważam tak, ale wszyscy o tym wiemy, że życie każdego z nas, każdego człowieka jest na przykład piękne, kolorowe, wszystko nam się udaje, jak to się mówi, wszystko idzie do przodu po naszej myśli. A za chwilę jest wielkie boom. I wtedy wszystko staje się szare, nie takie, jak byśmy tego chcieli. Kalejdoskop barw. Jak co dnia westchnieniem gaśnie dzień. Rozbiegane myśli przeliczam zielonym światłem. Zapomnę, co było złe, zachowam dobro zabieganiem. Szaleństwo zmysłów zbliżeniem strzelca otwiera skórę. Dryfuję w tobie, jak w kalejdoskopie barw, bez potknięć. Mówiłam Państwu o tych podtekstach. Dryfuję w tobie. Można myśleć, co się chce. I zachęcam. Ale jako uzupełnienie ja przeczytam taki wiersz. Życie zruszone kroplami potu. Gdy poczujesz się jak zbłąkane dziecko, zrozumiesz, jak słone są łzy błędnego życia. Jak słone są krople potu spływające ze zmartwiałego oblicza i słona woda, w której robisz pranie i słone ciasto, które gnieciesz rękami. Usłyszysz nawet, że słono ujada pies. Mówiła Pani o tym, że są barwy, ale mówiła o tym, że są i inne odcienie życia. I ta sól została tutaj bardzo interesująco wykorzystana, prawda? A jeszcze taki wiersz Banka Mydlana. Czy pamięta Pani, jak się zrodził pomysł na ten utwór? 12. strona.
znaczy pomysł, to znaczy inspiracją do napisania tego wiersza było wspomnienie pewnego faktu, czyli pewnego wydarzenia sprzed lat, które zakończyło się niepozytywnie dla obu stron. Dobrze, to ja przeczytam wiersz. Uniesiony jak listek na wietrze, wspina się nagi w niebieskich falach oceanu ponad niebem. Wyciąga rękę, by dotknąć cień, który pada bez wstydu. A tu mydlana bańka. Zrobię wszystko, by zachować w tajemnicy pierwszy poryw. Nagle ta mydlana bańka podsuwa mu schody na szafot, a on zmyka jak mysz. Niestety. Pomysł z mydlaną bańką jest ciekawy, bo to jest coś ulotnego, pięknego, delikatnego, co się unosi w powietrzu chwilę tylko. A pani wprowadza tutaj ten podtekst pewnego życiowego rozczarowania. Coś było jak bańka mydlana, a okazało się czymś zupełnie innym. Pysło, poszło daleko.